No cześć, witam Cię w kolejnym filmie. Dzisiaj krótko rozwiniemy sobie myśli z poprzedniego filmu. Ostatnim razem pokazywałem Ci finger technique, czyli technikę grania palcami, jedną z najważniejszych moim zdaniem, jeśli chcesz grać szybko na perkusji, w sensie w szybkich tempach, a nie szybko. I właśnie teraz chciałbym Ci pokazać serię ćwiczeń, które możesz wykonywać, żeby rozwijać palce, żeby rozwijać mięśnie palców i poprawiać swoją technikę gry. Najważniejsze, chciałbym Ci polecić przede wszystkim pewną szkołę, szkołę jednego z moich guru, jeśli chodzi o technikę grania, czyli Secret Weapons for the Modern Drummers pana Jojo Mayera. W szkole tej znajdziesz wszystkie możliwe gripy, czyli sposoby chwytów, wszystkie techniki bardzo szczegółowo omówione. I między innymi te ćwiczenia, które ja będę Ci teraz pokazywał, znajdziesz w tej właśnie szkole, w tym DVD. Możesz to kupić tak naprawdę w każdym dobrym sklepie muzycznym i uważam, że jest to taki absolutny must have, jeśli chodzi o podstawy, o techniki trzymania pałek, o sposób uderzania. Chciałbym dzisiaj odwołać się do jednego właśnie z tych ćwiczeń, kontynuując myśl grania palcami, czyli finger technique. I ta technika, to ćwiczenie polega na tym, że będziemy starali się uderzać pojedynczo każdym z palców. Czyli najpierw łapiemy pałkę pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym w taki sposób, żeby móc wykonać mniej więcej taki ruch, żeby zrobić taką jakby dźwignię z kciuka i po powrocie pałki móc ją z powrotem odbić do przodu. I staramy się uderzać tylko tymi palcami, tylko tymi dwoma. To samo w lewej ręce. Jeśli to nam wyjdzie, to potem dokładamy i zamieniamy palce. Powiedzmy, że możemy wykonywać 8 uderzeń w ten sposób. Potem 8 uderzeń środkowym palcem, 8 i 8 najmniejszym. I potem zmiana ręki. Czyli ćwiczenie będzie wyglądało tak. Jeszcze raz. I lewa. Zwróć uwagę na to, że mały palec w lewej ręce to jest najmniej chyba używany palec z całej ręki, w ogóle z wszystkich palców, które używamy. Dlatego ja osobiście mam największy problem, jeśli mam używać tylko tego najmniejszego palca do odbijania, ale również warto to ćwiczyć. Taki sposób gry, oczywiście jak będziemy grać na całym zestawie, to nie gramy w ten sposób, nie wykluczamy pozostałych palców i nie odbijamy pałki w taki sposób. Jest to tylko i wyłącznie ćwiczenie i ma to na celu tylko i wyłącznie wzmocnienie wszystkich palców, żeby później grając już wszystkimi palcami można było grać sprawniej i szybciej i żeby kontrola pałki była na wyższym poziomie. To ćwiczenie można sobie robić w różnych konfiguracjach. Możesz to ćwiczyć tak jak teraz, czyli po 8 uderzeń każdym palcem. Możesz grać po 4 uderzenia, albo na przykład po 4. Środkowy, mały, najmniejszy i z powrotem. Najmniejszy, ten, środkowy i wskazujący. Czyli zmiana i zwrót. Tak, w tym ćwiczeniu zwróć uwagę, że wtedy mały palec, czyli ten, który jest najsłabszy, gra najwięcej razy, 4 palce,
4 razy palec przebijący, 4 środkowy, 4 najmniejszy, 4 przedostatni, 4 najmniejszy i powrót, czyli znowu 4 najmniejszy i tak dalej. Czyli ten najmniejszy palec oraz wskazujący grają po 8 razy, pozostaje po 4. Możesz to ćwiczyć w różnych konfiguracjach, jak teraz, albo na przykład jeszcze krócej, jeszcze szybciej zmieniać palce, czyli to 2. Jeszcze raz. Lub ekstremalnie szybko, czyli po jednym razie jednym palcem i od razu zmiana. Jak widzisz, ja też muszę jeszcze poćwiczyć finger technique, żeby grać coraz lepiej. Polecam ćwiczyć, skupić się na tym, żeby poświęcić odpowiednio dużo czasu na to, żeby grać palcami. Jest to naprawdę bardzo przydatna rzecz. No i tyle. Jeszcze. Chciałbym też zwrócić uwagę na to, że jeśli będziesz już ćwiczył finger technique, to staraj się maksymalnie ograniczać ruchy nadgarstka, czyli staraj się nie pomagać sobie nadgarstkami, nie oszukuj samego siebie, staraj się unieruchomić nadgarstek i używać tylko mięśni palców. Tyle jeśli chodzi o ten film. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!